Radio Oko. Gość Radia Oko. A ja, moi drodzy, w studiu mam gości. Są nimi Robert Niedźwiecki, projekt Radomir, i Waldemar Pędzich, ultramaratonista. Witam panów. Witamy wszystkich. Witamy również. Może na początek, bo nie wszyscy słuchacze może wiedzą, a są ciekawi, ultramaraton to? To jest to, są to biegi powyżej 100 km, czyli tak jak w moim przypadku to były 12-godzinne, 24-godzinne. W takich biegach można nabiegać od 150 nawet do 300 km. Mój rekord to był 243 km, także coś tam w życiu nabiegałem. Ale to nie ciurkiem, nie ciągiem chyba. No, jak to jest, wygląda? Jest to 24 godziny, prawda? Starty zawsze jest, jeśli jest 12 jednego dnia, 12 następnego dnia w południe, jeśli jest, to jest 24 godziny, przez te 24 godziny biegamy na pętelkach, pętelki są różne, czasami jest to 3 km, czasami 1,5 km pętelka, nie da się inaczej takich biegów zrobić jak nie na pętelkach, ponieważ na pętelce zawsze, jeśli to nawet 3 km jest pętelka, to mamy za 3 km znów punkt odżywiania, świeżanie, punkt medyczny, także tak to. No, proszę państwa, do Torunia akurat dużo jeździłem, bo tam mieszkałem przez jakiś czas, jest 230 km, czyli można powiedzieć, że pan mógłby sobie pobiec do Torunia poniekąd. To znaczy, swego czasu niektórzy żartowali, że Waldek, po co ci autobusem jechać do Warszawy, jak możesz pobiec, załatwić swoje sprawy i wrócić. Jeszcze no, szybciej może by pan dobiegł. W dzisiejszych czasach na pewno. W tamtych czasach być może byłoby to nawet troszkę i szybciej. Jak się przygotowuje człowiek do takich maratonów? No nie da się na przykład, jeżeli ktoś ze słuchaczy słucha i sobie pomyśli, a w tym roku się przebiegnę, a nie biega, to jest niemożliwe. No, jeśli chodzi o 24 godziny, no to przede wszystkim jest to kilka lat biegania. Najpierw, w moim przypadku tak było, że najpierw były maratony, później się przedłużyłem na 100 km, po tych 100 km zostałem nie sam, ponieważ zostałem namówiony do 24 godzin. Po pierwszym biegu powiedziałem, że już nigdy więcej nie będę biegał 24 godzin, a okazało się, że później zapragnąłem, prawda, żebym to człowiek z Kulpi był rekordzistą Polski w biegu 24-godzinnym. No i w 2008 roku udało mi się zrobić rekord Polski. Byłem z tego dumny, czy jestem do dzisiaj z tego dumny, szczęśliwy, że to człowiek z Kulpi pierwszy w historii przebieg w Polsce, jeśli chodzi o polskich biegaczy, 240 km. Także, szanowni państwo, jest to powyżej 10 km średnia na godzinę. Nie jedni mają problemy w 4 godziny przebiec maraton. Mi się udało powyżej 10 km na godzinę przez 24 godziny utrzymać takie tempo. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania, jeśli już mamy te wydolności organizmu na tyle dobre, to myślę, że około roku trzeba podejść do tego profesjonalnie, żeby przygotowywać się organizm. Moje kilometry, jak się przygotowywałem do 24 godzin, to były takie tygodnie, że nawet biegałem dużo, dużo więcej powyżej 350 km w tygodniu, także każdy sobie może wyobrazić, ile to trzeba było dziennie przebiec. Najdłuższe treningi to były 70-80 km, znaczy w jednym treningu w ciągu dnia. Od zawsze pan się interesował sportem, czy to przyszło jakoś w pewnym momencie? W moim przypadku mieszkam dalej, prawda, w małej miejscowości, na wsi, także w latach 70., kiedy Polacy zrobili w 74 roku brązowy medal na mistrzostwach świata w RFN-ie, czyli w Niemczech, graliśmy dużo w piłkę. Później sam nie wiem, skąd to się wzięło, zostałem namówiony na bieg, bo ponieważ w tamtych latach był organizowany w Ostrołęce półmaraton, wtedy go robiło chyba ZSMP i namówili mnie koledzy, przebiegłem ten półmaraton bez przygotowań, nawet nie wiedząc, jak się przygotowywać, bez żadnych przygotowań przebiegłem ten półmaraton, bo to było w maju, na jesieni, to był 80 rok, na jesieni pojechaliśmy do Warszawy, wtedy były poseł, a wtedy też wielki zwolennik sportu LZS-u Stasiek Grupiecki robił grupę wyjazdu na maraton warszawski, pojechałem tam, okazało się, że bez treningu, bez przygotowań przebiegłem maraton poniżej 3 godzin, no i tak to ta przygoda się zaczęła, a co było dalej, prawda, moje wyniki, to też do tego wrócimy, ponieważ mamy też dzisiaj okazję wspomnieć człowieka, który tak naprawdę
był legendą, był pierwszym Bratańczykiem na ziemi kurwiowskiej. Przejdziemy za chwilę dalej z tym. Myślę, że Waldek to ikona biegania na obecną chwilę tu Kurpiowszczyznę. I fajnie nawiązał, po co żeśmy się tu spotkali, bo chcielibyśmy zaprosić na bieg z okazji 10. rocznicy śmierci Stanisława Dzięgielskiego. Bieg ten odbędzie się w Obierwi w niedzielę 28 maja. Zaczynamy o godzinie 11. Wszystkie szczegóły są na naszym fanpage'u Stowarzyszenia Projekt Radomir. Można tam zajrzeć i podejrzeć. Jest miejsce spotkania i startu. Zapraszamy wszystkich chętnych. Rejestracja zakończyła się i służyła tylko do tego, do celach organizacyjnych, ale wszystkich chętnych jeszcze, którzy nie zdążyli się zapisać przez ten system internetowy, zapraszam, żeby po prostu pojawili się w niedzielę w miejscu zbiórki. Na pewno pobiegną i będą się dobrze, że tak powiem, bawić, ale przede wszystkim chcemy wspominać wielkiego człowieka, który nie dość, że urodził się w Obierwi, był, że tak powiem, moim sąsiadem. Nie znałem go osobiście, ale takie wartości, jakie wniósł on w naszą kurpiowską ziemię, Obierwia może być dumna z takich ludzi, którzy pochodzą z naszej miejscowości. Waldek, myślę, że też miał bardzo dobry kontakt ze Stanisławem i Stanisław miał wpływ na to, co Waldek osiągnął w życiu. Na pewno sam to potwierdzi. Chcielibyśmy, żeby te sporty biegowe, które kwitną także w Ostrołęce, bo współorganizatorem tej imprezy jest LKS Kurpie na Luzie, nowy twór, nowy klub sportowy, który pojawił się w gminie Lelis. Gmina Lelis, że tak powiem, coraz bardziej też kwitnie w różne inicjatywy i działania społeczne. My jesteśmy tego przykładem, ale myślę, że zarażamy innych i powstają koła gospodyń wiejskich. Już działają. Są różne inne organizacje, które chcą się pokazywać, chcą pokazywać, że nasza gmina jest piękna i że to my jesteśmy tą gminą i samorząd to my wszyscy działający na rzecz tego dobra. Piękno Kurpiowszczyzny trzeba pokazywać jak najdalej. Jesteśmy rozpoznawani już, myślę, że nie tylko w całej Polsce i na świecie. Bez przerwy, czy to w radiu, czy w telewizji, widać, że Kurpiowszczyzna żyje i jest obecna. Dlatego przypominam jeszcze raz. Stanisław Dzięgielski, pierwszy kurpiowski maratończyk. Może Waldek jeszcze jakieś wspomnienie, które mu się przychodzi do głowy, coś opowie o tym, jaki był ten ich pierwszy kontakt, jak się spotkali i co znaczył Stanisław Dzięgielski. To co Robert wspomniał, że to był pierwszy maratończyk ziemi kurpiowskiej, czyli wówczas województwa ostrołęckiego, tu na naszej ziemi. Tak, często widziałem Staszka Dzięgielskiego, jak przebiegał przez moją miejscowość, czy przez moją wieś. I podziwiałem tego człowieka i nawet nie wiedziałem, że za 3-4 lata zetniemy się, będziemy razem, czy będę pod jego okiem trenował. Pamiętam, jak koniec lat 70., początek 80. Staszek Dzięgielski już biegał maratony na poziomie 2 godzin 30 minut. Zawsze było jego marzeniem, żeby kiedyś założyć koszulkę z orłem na piersi. Ale w jego przypadku tak nieszczęśliwie się złożyło, że uległ wypadkowi samochodowemu. Kiedy już nie mógł sam, może tak wyczynowo biegać, postanowił w 83 roku założyć grupę maratończyków i wówczas z kolegą później Wickiem Białobrzeskim przyjechali do mnie, bo to był grudzień, namawiać do trenowania czy do biegania maratonu. Powiedziałem, że to jest nie dla mnie, ponieważ spróbowałem maratonu, wiem jak to jest duży wysiłek, jaki duży ból i nie. Staszek Dzięgielski wtedy powiedział, mamy w styczniu wyjazd w góry. Ja mówię, w góry to mogę pojechać, ale trenował i tak nie będę. Okazało się inaczej, że jednak namowa czy te góry, prawda, dla mnie przezwyciężyły, że pojechałem w te góry. No i tak się przygoda zaczęła moja z tym trenowaniem czy systematycznym bieganiem. No i 86 rok, czyli niespełna 2 lata, już biegałem na poziomie 2 godziny 21 minut maraton. Ale to też tylko i wyłącznie dzięki Staszkowi Dzięgielskiemu. Oprócz mnie jeszcze w tej grupie był Witek Białobrzeski, który też mimo, że pracował normalnie w pracy, trójkę dzieciaczków, też potrafił na poziomie 2,35 biegać już maraton, także Staszek Dzięgielewski umiał to przekazywać, czy robił wszystko, czy zaszczepiał innym ludziom aktywność fizyczną, czy radość sportu. Później się okazało, że Staszek wyjechał do Ostrołęki, do Wyszkowa, ale też tam się nie rozstał ze sportem, miał tam swoją firmę też, zaczął jeździć na rowerze. Zachęcał innych do uprawiania sportu czy kolarstwa.
No i w jednym z wyścigów kolarskich uległ strażnictwa wypadkowi i zginął. W tym roku jest akurat 10. rocznica jego śmierci. 26 maja 2013 roku tak, w Łodzi. I także się dobrze składa, ponieważ tutaj dzięki Robertowi, bo tylko to Robert padł też na ten pomysł, będzie bieg w Obierwie dla uczczenia niezwykłej osoby, czy w moich oczach ikony sportu, prawda, na Kurpiach. Bo jeśli idzie o Staszka Niklewskiego, naprawdę zawsze był aktywny i nigdy nie liczył czasu, który poświęca na bieganie. To, co, tak jak powiedziałem, ja był Witek Białbrzeski, był Waldek Szubełek, Witek Piersa, także taka fajna grupa maratończyków była. Do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi i zawsze o Staszku wspominamy pozytywnie. To, że mi się później udało, co się ciągnie więcej, tak jak wcześniej wspomniałem, rekord Polski w biegu 24-godzinnym, ale też gdyby na mojej drodze nie stanęli też tacy ludzie jak Staszek Niegielewski, wcześniej to, co wspomniałem, Stasi Kurpiewski, to też bym nie był rekordzistą Polski, czy nigdy w życiu bym nie przebiegł 24 godzin, czyli 100 kilometrów, ale to też dzięki takim osobom jak Staszek Niegielewski. Trwałem w tym sporcie i trwam do dzisiaj, bo zaszczepił te najważniejsze wartości, prawda? Radość, miłość, którą możemy czerpać poprzez sport. No i przyjacielek. Ja zawsze mówię, że w sporcie, jak kolegę czy przyjaciela coś boli, to ci powie prosto w oczy, ale nigdy, prawda, poza oczy. I to jest najpiękniejsze. Czy wszyscy powinniśmy uprawiać, prawda, sport, bo tam jest zawsze czystość i szczerość do bólu. I za to nie umiem się rozstać z bieganiem czy ze sportem do tej pory. No może już w najbliższym czasie, czyli na biegu u was, to pan zaszczepi w jakimś młodzieńcu, może w kilku osobach, to w czym, co w panu zaszczepiono i kto wie, jak potoczy się tego młodego człowieka kariera. To jest największy cel tej imprezy, bo nie ma tam żadnej rywalizacji, bieg jest w charakterze koleżeńskim. Można przyjechać z całą rodziną, przespacerować się. Piękne okoliczności przyrody, rzeka Omulew, bo tam będzie zawrotka. Trasa jest wyznaczona 5 km i 10. Dzieci robią 10, po prostu robią pętle, powtarzają trasę tak, żeby zapamiętać te piękne widoki. A ci, co chcą spacerować, mogą zabrać kijki lub też bez wózki z dzieciaczkami. No myślę, że jest wspaniała okazja do tego, żeby spędzić aktywnie czas w niedzielę. Przypomnijmy na koniec naszej rozmowy, o której gdzie. 11 godzina Obierwia, mapka z pineską jest na naszym fanpage'u, czyli Stowarzyszenia Projekt Radomir. Niedziela 28 maja, godzina 11. Serdecznie zapraszamy. A zapraszali państwa Robert Niedźwiecki, Projekt Radomir, i Waldemar Pędzich, ultramaratoniczyk. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. Również dziękuję ślicznie i myślę, że się wszyscy spotkamy, czyli zwolennicy sportu czy biegania będą w Obierwie na tym biegu, żeby uczcić pamięć Staszka Niegielewskiego. Dziękuję. A my będziemy państwu jeszcze przypominać na antenie o tym wydarzeniu. Znajdziecie też informacje na naszej stronie www.radiooko.pl. Gość Radia Oko.